Spotykamy się z Krzysztofem Czyżewskim i z Mikołajem Trzaską, żeby porozmawiać o tym, jak wsłuchać się w hałas. Jak znaleźć w tym całym zgiełku informacyjno-emocjonalnym miejsce na myślenie. Miejsce, które jest trudne do uzyskania, ponieważ złość i emocja nienawistne, czy emocje nienawistne, to są takie emocje, które zalewają. I trochę jest tak, że to myślenie w tym momencie automatycznie blokują. I też trochę chciałbym Państwu powiedzieć, że korzystam z obecności Krzysztofa, ponieważ to, co robisz, Krzysztofie, w pograniczu, to jak działasz, to jaki masz kierunek myślenia, budził wielokrotnie we mnie reakcję złości, że jesteś tak, mimo tego całego zgiełku, właśnie tak dobrze nastawiony. Ale też był taki moment w moim życiu, że zobaczyłem, że to jest dla mnie duża nauka, że co prawda w jakiejś tam części udaje mi się z niej skorzystać, ale już chociaż trochę. Chciałbym, żebyśmy o tym mogli porozmawiać. Jak ty to widzisz? Gdzie... To jest bardzo prowokujące dla mnie, bo ja sobie, wiesz, pomyślałem, że w tle naszej rozmowy jest ten cykl Akademii Sztuk Pięknych Katowickiej wokół pamięci, wiesz, wokół miejsca, lokalności, jak to się ma do siebie. I to, o czym teraz mówisz, naprowadza mnie na umieszczenie tej swojej, wiesz, wiedzy czy doświadczenia, jakie mam z pamięcią, wobec tego chaosu, tego hałasu, tych emocji negatywnych, o których mówisz, bo kultura pamiętania, jakiej się uczę, wiesz, na pograniczu, bardzo mi w tym pomaga. To znaczy, jeżeli widzisz tutaj jakiś spokój z mojej strony, to on wynika w dużej mierze z tego, jak my staramy się praktykować pamięć tutaj, która z jednej strony mogłaby tylko dolewać oliwy, wiesz, do tego, co jest konfliktowe, konfrontacyjne, jakby wykluczające innych, albo nawet przesłaniać to jakąś traumą z przeszłości, uprzedzeniami, które się rodzą często z źle operującą pamięcią, bo pamięć może być też zabójcza, może cały czas utrzymywać w nas tą złą energię, prawda? I być taką zaćmą, która często zresztą też, wiesz, w szlachetnym sensie, to znaczy, bo wiesz, że musisz być wierny wobec na przykład swoich przodków, którzy cierpieli w obliczu wojen, konfliktów z sąsiadami czy z innymi ludźmi. Jak starasz się być wierny, słuchasz tego w opowieściach rodzinnych, w szkole, w podręcznikach, czytasz i tak dalej, to na sam czas uczestniczysz w różnych ceremoniach, które najczęściej jakby są takie apologetyczne wobec naszej pamięci i naszego cierpienia, prawda? Bo często to jest... czy krzywd, które doznaliśmy, które się pamięta. Buduje się im pomniki, wiesz, tworzy dni świąteczne wokół tego, akademie i różne inne celebrowanie. I to jakby oddziela. To jest taka pamięć, która z jednej strony jest, jakby stara się dać zadośćuczynić tym naszym, którzy cierpieli, ale z drugiej strony odcina nas od takiej szansy zbudowania mostu, o której wspomniałeś. I często wydaje mi się, że to jest taki rodzaj, wiesz, ostatniej zemsty ludzi, którzy doprowadzili do tych cierpień, różnych autorytarnych zbrodniarzy, którzy doprowadzają do tych konfliktów, wiesz, czy wojen,
że zostawiają nas i potem nasze dzieci i naszych wnuków z taką zaćmą, to znaczy wpychają nas w taki kąt, w którym my musimy cały czas to rozpamiętywać i trudno się z tego uwolnić w stronę takiej otwartości, empatii i tych innych rzeczy, które chciałoby się mieć, prawda? Bo i czujesz w nich jakieś dobro, nie? Myślę, że ty ze swoją pamięcią też żydowską wiesz ten, trochę o czym mówię teraz. Tak, absolutnie wiem. Gdzieś to jest taki element, bo tak, bo z pamięcią to jest tak, szczególnie w moim przypadku, jak sobie myślę, jak to działa, że z jednej strony identyfikacja, nad którą pracuje się latami, prawda, bo to jest proces, który się nie kończy. To jest coś, co przynosi, to identyfikacja przynosi spokój przede wszystkim. I wydaje mi się, że większość problemów, które istnieją w takich światach autorytarnych, jest, wynika z tego, że właśnie przestajemy pamiętać, a zaczynamy budować sztuczną identyfikację, czyli zaczynamy budować sobie coś, czego nie ma. Zresztą gdzieś, gdzie próbujemy sobie stworzyć lepszy obraz kulturowy, prawda, lepszy obraz pamięci, gdzie chcemy siebie odbrązawiać, rozgrzeszać, czynić się świętymi, wybranymi narodami i takimi rzeczami. I z takimi historiami mamy do czynienia. Natomiast identyfikacja jest raczej procesem, w którym no, przychodzi nam zaglądać w ciemne kąty własnej historii, własnej duszy często też. I to jest powód do radości. Jest to też powód do złości, prawda? Z identyfikacją żydowską problem polega troszeczkę na tym, że często to porównuję do książki Cormaca McCarthy'ego, To nie jest kraj dla starych ludzi. Tam jest taka postać na początku tej historii, to też jest w filmie zresztą, gdzie główny bohater znajduje walizkę z milionem dolarów. I w tym momencie jest szczęśliwy, ale już wiemy, że z tego powodu będzie miał kłopot, prawda? I trochę to jest tak, że to jest jakby taka historia dla osób, które próbują znaleźć identyfikację na nowo i się do tego dokopać. Okazuje się, że nie było nam łatwo. Okazuje się, że musimy rozmawiać ze sobą ciągle. Jakby, bo właśnie tak się zastanawiam, co zrobić z pamięcią. I to, co podziwiam, to czego chciałbym się bardzo nauczyć, żeby w momencie, kiedy w tej chwili zaczęliśmy się jakby w tej pamięci jakby nie chciałbym powiedzieć, że tak, chcę powiedzieć, że ta pamięć jest bardzo różna dla nas, ponieważ jesteśmy spolaryzowani, wykorzystujemy te same historie zupełnie do innych celów. Ale to, co musimy ciągle robić w tym zgiełku, to próbować rozmawiać. Prawda? Ja pamiętam cię, Mikołaju, jako człowieka, który już się dowiedział dużo o tej swojej identyfikacji, to znaczy przynajmniej od strony skąd jestem, prawda? Ale jednocześnie zbuntowanego człowieka, który nie dawał sobie narzucić takiej schematycznej przeszłości, choćby na przykład w kulturze, w muzyce. Pamiętam cię jako muzyka, który tworzył nową muzykę żydowską w Polsce, co i tworzy oczywiście ciągle dalej z Rafaelem Rogińskim, prawda, i z wieloma innymi muzykami, z którymi współpracujesz. To było bardzo ciekawe i bardzo bliskie nam, to znaczy, bo wiesz, to pytanie przed nami na przykład, które zawsze stoi, zarówno w Sejnach, jak i w Krasnoludzie, to jest, no moglibyście państwo w tej Białej Synagodze i w tych pożydowskich budynkach, w których macie siedzibę, były jeszywie, gimnazjum hebrajskim, stworzyć muzeum żydowskie. I tak. Turystyka na tym zyskała i w ogóle tak się robi, prawda? A w Krasnogródzie moglibyście państwo stworzyć Muzeum Czesława Miłosza. No proszę, jak to ładnie brzmi, prawda? I już jest standard wtedy. Masz instytucję, wiadomo o co chodzi, upamiętniasz, zachowujesz przeszłość. I to jest coś, wobec czego my żeśmy się od początku buntowali, jako takiej zagrozy, że wtedy
no nie będzie możliwe to, co dla pamięci w moim przekonaniu jest najważniejsze, to znaczy nie upamiętnienie, nie jakby zamknięcie w gablocie muzealnej, tylko kontynuacja, ciągłość, nadanie temu, co nowego życia, prawda, w jakimś sensie, a kontynuacja często znaczy bunt, często znaczy awangarda, często znaczy szukanie zupełnie nowych rzeczy, bo ci, którym starasz się być wierny, jak Miłosz, czy wiesz, inni wcześniej, cały czas się buntowali. To co znaczy wierność wobec Miłosza? To nie muzeum, prawda? Bo on nigdy nie chciał też tworzyć muzeum, prawda? On był człowiekiem, który cały czas się buntował, tworzył nowe ścieżki, uciekał, wiesz, przekraczał kolejne granice. I jeżeli to odkrywasz, to wtedy ta wierność wobec tradycji, powiedzmy, znaczy bunt, prawda? Znaczy tworzenie nowej tradycji, nowej muzyki, jak w twoim przypadku. To akurat, wiesz, z tą nową muzyką to jest taki termin, którego już bym się trochę obawiał, wiesz. Raczej chodzi o to, że jesteśmy, wiesz, że to jest coś aktualnego. Ja bym wolał mówić tu i teraz, bo to jest nowe tylko przez chwilę. Jest, świeżość to jest coś, co jest bardzo tymczasowe. Natomiast naszym obowiązkiem jest gdzieś, obowiązkiem duże słowo, ale jakby no, naszym bytem artystów jest to, żeby jednak komentować świat, który nas otacza, prawda? A od tego jesteśmy, przynajmniej muzykę, którą gram, zresztą byłeś, wiesz też, że zajmuję się jakby różną muzyką, nie tylko żydowską, ale właśnie bardzo interesuje mnie ten aspekt społeczny, o tym, jak można skomentować, jak można opowiedzieć dźwiękami historii, jak można zrobić z tej muzyki język, którym komunikujemy się między, nie tylko między publicznością a muzykami, ale też muzycy tworzą z tego języka bardzo wspólne historie, prawda? To też jest taki trochę taka szkoła słuchania siebie nawzajem, szkoła budowania czegoś od zera, umiejętność słuchania i mówienia w tym samym czasie, prawda? I taki rodzaj takiego. Nawet nie wiem, czy dialog to jest dobre słowo, bo to jest jednak rzeczywiście coś, co powstaje, co robi na nas wrażenie, może trochę pozawerbalne, ale akurat nie, tak sobie też, jeszcze wracając do poprzedniej rzeczy, o której mówiłeś, wiesz, to bunt to może jest takie słowo, trochę taki termin, który odnosi się do młodzieży, nie tutaj. Tutaj mi się siwizna posypała, wiesz, ale tak ostatnio właśnie z Tomkiem Pańczykiem, z dyrektorem Festiwalu Języka Polskiego, rozmawialiśmy o cmentarzu w Szczebrzeszynie, wiesz, żydowskim cmentarzu, gdzie są średniowieczne macewy. I miałem taką myśl, że jakby razem żeśmy uknuli taki termin trochę, że nie ma zgody. Że nie ma zgody, żeby zapomnieć, że nie ma zgody na to, żeby się odciąć, że nie ma zgody na takie życie właśnie bez identyfikacji. I to nie ma zgody, to hasło i tak naprawdę nie jest do końca buntem, tylko takim, dla mnie jest taką decyzją, okej, no przecież mam tyle ze sobą, mam swoją historię i nie mówię tylko o sobie, mówię o wszystkich mieszkańcach, mówię o całym naszym społeczeństwie, że nie ma zgody, żebym znał historię mojego miejsca tylko przez ostatnie 70 lat, prawda? Że nie ma zgody na to, żebym był taki ubogi, że nie ma zgody na to, żebym się teraz spierał. I to jest trochę o tym, że właśnie pamięć pojęta w taki szlachetny sposób. No w ten sposób pamiętasz, prawda? Tak, to jest tworząc, ja zawsze mam poczucie, słysząc muzykę, którą robicie z orkiestrą klezmerską Teatru Sejneńskiego, że w tej jeszywie naszej, w spółdzielni teraz Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej, czy w Białej Synagodze, jak staniesz sam z klarnetem albo z saksofonem, że się dzieje pamiętanie, że niezależnie od tego, jaka będzie to forma muzyczna, prawda, jaki język do tego znajdziemy, czy on będzie
tradycyjny bardziej, czy bardziej awangardowy, to co, to znaczy obecność twoja i to w takiej przestrzeni, co też nie jest przypadkowe, prawda, że nie oddajemy, tak jak mówisz, że nie oddajemy cmentarza zapomnieniu, tak nie oddajemy synagogi, nie oddajemy jesiwy, prawda, nie oddajemy sejm, czyli nie oddajemy naszych miejsc, że to jest troszkę takie pielgrzymowanie, zarówno twoje, jak i nasze, po miejscach pamięci, bo cały czas się odnajdujemy w takich miejscach ze swoimi działaniami kulturowymi. Jesteśmy troszkę jak Indianie, wiesz, którzy jak staną gdzieś na ziemi, są zaproszeni w gości do innych miast, wiesz, do innych miejsc na świecie. Pierwsze, co zapytają, to co mają pod stopami, co tu było wcześniej, prawda? Bo czujesz, jaką ja pamiętam taką debatę o pamięci, wiesz, jaką miałem kiedyś na Uniwersytecie w Tel Awiwie razem z Saulem Friedlanderem i Pierre'em Nora. I wtedy tam padła kwestia, ich to zaskoczyło, że ja mówię o wspólnej pamięci, że to jest w ogóle możliwe, a przynajmniej nasza praca stara się do tego docierać, czy dawać sobie taki horyzont. I Saul, który cały jest tym historykiem pamięci zagłady, wiesz, i jeszcze w tym miejscu konfliktu żydowsko-palestyńskiego, mówię, jak ty sobie wyobrażasz, że tu się stworzy jakąś wspólną pamięć? I ja mu powiedziałem o tym, co się ze mną stało, jak przybyłem na ten uniwersytet w Tel Awiwie, spotkałem tam swojego przewodnika i pierwsze pytanie, jakie mu zadałem, mówię, co tu było wcześniej? I okazało się, że była wioska palestyńska, wiesz, na tym terenie. No. I teraz kolejne moje pytanie było, ale czy ta pamięć w ogóle jest jakoś zachowana? I on wtedy powiedział, że owszem, jest taka organizacja studencka, która domaga się, żeby przywrócić na przykład dwujęzyczne tablice, czy stworzyć ulice upamiętniające, czy tablice, która upomina się o pamięć o tym, co tu było wcześniej. I to było kontrowersyjne, bo lęk był wtedy, jest o to, czy wiesz, czyje jest to terytorium, prawda? Więc tam cały ten spór, czy napięcie wokół terytorium jest bardzo ważne. Ale to jest, mówię o tym jako takim odczuciu, które wydaje mi się jest wspólne dla nas. To znaczy nie jest to obojętne, w jakim miejscu się znajdujemy. Więcej, że wiesz, na przykład jak my żeśmy przyjechali do Sejn, to nie było tak, że my żeśmy byli szczególnie zainteresowani kulturą żydowską. Wiesz, to że nas tak silnie stała się obecna w naszym programie, wynikało z miejsca po prostu. I to jest często rzecz, którą trudno mi wytłumaczyć moim żydowskim przyjaciołom w świecie, którzy przyjeżdżając tam mówią, a tu wszystko już jest martwe. Nie ma Żydów, nie ma żywych ludzi. To są tylko skorupy po czymś, co kiedyś było. I ja wtedy im odpowiadam, no tak, ale wy nie macie tego jednego doświadczenia. To znaczy, co znaczy żyć w miejscu po zagładzie? I że to nie jest obojętne, tak, że cały czas jesteś w sytuacji, że ktoś do ciebie mówi. Stajesz w tej pustej, cichej synagodze i słyszysz głosy, słyszysz pytanie, słyszysz oczekiwanie. Jeżeli mówisz o dialogu, to on też się w taki sposób rodzi. Trzeba spróbować na to odpowiedzieć, prawda, poszukać, pogrzebać, bo inaczej, jeżeli tego nie zrobisz, to nie zamieszkasz, to znaczy będziesz jakimś takim efemerydą, który nie wie, jak się w ogóle zaczepić. Wiesz, możemy mówić tu i teraz, prawda, no ale to są, ale jeżeli jesteś w takich miejscach, a znajdź mi takie miejsce, które nie ma takiej pamięci tutaj, wiesz, gdziekolwiek, to znaczy, że jakoś uciekasz, prawda? Zaczynasz wycofywać się i w jakimś sensie ponosisz cenę za to. To znaczy, będziesz dalej takim nie tutejszym, ale w takim znaczeniu nie bezmiejscowy, prawda? Który nie ma tego ciepła, bo bardzo mnie
uderzyło, że powiedziałeś na początku o identyfikacji jako o czymś, co daje ciepło. To prawda. I myślę, że to ciepło jest możliwe właśnie dzięki pamięci, jeżeli ona właśnie w taki sposób zacznie działać, że się otworzysz na te głosy, że otworzysz się na miejsce, otworzysz się na dybuka, który wiesz, gdzieś tam stuka. Jest to akurat, wiesz, mówicie o miejscu, które zostało przez was ożywione, nie? Bo to jest też coś takiego, że zaglądając tam jednak do miejsc tak zwanych opuszczonych, wiesz, mam taką historię z dzieciństwa, kiedy moi rodzice się przenieśli, znaczy po powstaniu i po upadku powstania już nie wrócili do Warszawy i przyjechali na wybrzeże ze swoimi rodzicami. I do momentu, kiedy nie mieliśmy własnych grobów, to w dzień Wszystkich Świętych i Zadusznych moja mama prowadziła nas na takie opuszczone groby, wiesz, no, jakieś takie zarośnięte trawą. I to dla nas było, dla dzieci takie, to było dla nas niesamowite przeżycie, które pamiętam, wiesz, te właśnie to strzeżenie nożyczkami tej trawy i taką troskę. I to nie miało w ogóle takiego wymiaru, z którym spotkałem się już jako taki dorastający chłopiec, że śmierć jest straszna, prawda, że śmierć jest okrutna, że jest przerażająca, że jest ludzkie ciało, że to miało taki charakter, gdzie pamiętam rzeczywiście do mojej przypomina mi się taka scena właśnie, kiedy moja mama, jak mówiłem wcześniej, moi rodzice przyjechali po powstaniu warszawskim, po jego upadku, ze swoimi rodzicami na wybrzeże. Trochę przyjechali dlatego, że ich rodziny nie chciały zostać w Warszawie. Dlatego, że Warszawa kojarzyła im się tylko właściwie z grobem. I właśnie do tego zaraz wrócę, ale chciałbym powiedzieć, że ponieważ przyjechali i nie mieliśmy wtedy rodzinnych grobów jeszcze, nie byliśmy autochtonami i właśnie pamiętam tą scenę, pamiętam z dzieciństwa to, kiedy pielęgnowaliśmy groby właśnie opuszczone. I to było dla mnie coś bardzo czułego, coś takiego, co dawało mi jakieś takie poczucia, że pewno trochę nieświadomie, ale teraz to czuję, że jestem trochę mieszkańcem tego miejsca, że to jest silniejsze jakby od nawet tłumaczenia czy edukacji, że po prostu wiążesz się z jakimś miejscem emocjonalnie, że to jest grób, którym się opiekowałem przez wiele lat, bo ktoś tu nie przychodził, prawda, coś takiego. I też ta Warszawa, która rzeczywiście jest dla mnie cmentarzem. To jest niesamowite. Ja nie mieszkam w tym mieście, ale to jest miasto moich rodziców, mojego ojca w dużej mierze, który jako młody chłopiec, dziesięciolatek przeżył upadek tego powstania, także dziesięciolatek z fotograficzną pamięcią. Ktoś zresztą świetnie opisał jakby przebieg tego, co przeżył. I ja też rozumiem, dlaczego nie chce się mieszkać na cmentarzu. Natomiast i mało kto z moich młodszych kolegów, a właściwie niewiele co młodszych, jak się teraz okazało, nie ma takiego poczucia, że to jest takie miejsce, że ludzie się śmieją ze mnie, że ja przyjeżdżam do Warszawy i zawsze jak wychodzę z tego centralnego dworca, patrzę na ten Pałac Kultury, to gdzieś widzę siatkę ulic. Jak pójdę bardziej na północ czy na północny wschód, to ja wiem, gdzie było getto. Przecież ojciec mnie zabierał do tego miasta, dokładnie tłumacząc mi, opowiadając mi, co się działo ulica po ulicy, co się działo. I to jest tak niesamowite, że ta odpowiedź mojego ojca jest nawet silniejsza od pokazywania mi fotografii, że wszędzie musiałem być, byli rozstrzelani ludzie, że ojciec trochę opowiadał też historię mojej matki, czyli jakby zza muru i ten mur ciągle, prawda?
To jest niesamowite, że jak się chodzi po współczesnej Warszawie, widzicie tą ulicę Grzybowską, która jest już takim współczesnym Szanghajem, prawda? W sensie nowoczesności, w takim sensie, że jest jakieś kosmiczne miasto. I że pomiędzy tymi drapaczami, warszawskimi drapaczami chmur, stoją jakieś takie fragmenty czegoś, co nie zostało do końca odbudowane, czegoś, co jest zadrapane. To jest tak niesłychane doświadczenie. Pewnie nie dla ludzi, którzy tam mieszkają od lat, ale ja Warszawę oglądam jak jakieś takie egzotyczne miejsce, w którym być może ślady są jeszcze mocniej zatarte niż na pewno tak jest. Niż właśnie w Sejnach, gdzie można stanąć w tej pustej synagodze i popaść w głęboką zadumę. Gdzie ta tożsamość właściwie jest, ona nie jest we krwi, ale jest w tym szacunku do tego, że rzeczywiście patrzymy pod nogi. Trudno jest patrzeć pod nogi w dużym mieście, prawda? Ale ty to potrafisz. Miałeś też, wiesz, miałeś też takiego ojca, wiesz co nie zawsze się zdarza. Są rodzice, którzy robią wszystko, żeby cię w drugą stronę poprowadzić. W jaki sposób uwolnić od, tak to rozumieją czasem, od tej traumy pamięci, chociaż to nigdy nie działa na długą metę, bo jeśli nie w pierwszym, to w drugim pokoleniu, albo wcześniej czy później, dzieci, wnukowie wejdą na ten trop i będą często mieli pretensje, że tak późno, prawda? Czy to też jest jakiś niebywały mechanizm, że pamięć się tutaj nie poddaje, że ona po prostu gdzieś niewidzialnie w ukryciu cały czas działa i prowadzi nas w tą czy inną stronę. I właśnie nie. I teraz jest pytanie, co my z tym zrobimy, bo wracam do tego, że może to być destrukcyjne, ale ja wierzę w taką kulturę pamięci, to znaczy pracę nad pamięcią, kultywowanie jej w takim sensie, że ona daje to ciepło, daje nam to, co nam jest bardzo potrzebne do tego, żebyśmy byli sobą i żebyśmy. I to jest może paradoksalne, ale żebyśmy odzyskali przyszłość. Wiesz, bo dla mnie paradoks pamięci polega na tym, że wektor jej, tak jak ja ją czuję, jest wymierzony do przodu. Że wiesz, że to, co doświadczaliśmy na pograniczu tutaj, cały czas się to dzieje, ale że ludziom, miejscom została odebrana przyszłość. Wiesz, to jest właściwie to, co historia zrobiła z tymi miejscami. Poprzez te konflikty, poprzez zmieniające się granice, tymczasowość, ciągłe wojny, deportacje, przesiedlenia i tak dalej, doprowadziło do sytuacji, w której ludzie nie czuli, że warto inwestować w przyszłość, że jest w ogóle jakaś ciągłość. W związku z tym, jeżeli tracisz przyszłość, to stajesz się bardzo niepewny, krótko zakorzeniony i w związku z tym sposób, w jaki pracujesz z pamięcią, jaki ją masz, jest też krótkodystansowy, jest po prostu wybiórczy, jest taki sprzyjający takim wykluczającym, wiesz, narracjom nacjonalistycznym, ksenofobicznym i tak dalej, bo ona się staje zakrzeple nasza, prawda? I tylko, i właśnie nie ma przestrzeni, kultury do tego, co ty powiedziałeś wcześniej o odwiedzaniu cudzych grobów, prawda? Bo z rodzicami, z mamą, że ja to mam to samo w naszej rodzinie, wiesz, ale to jest coś, co ja nazywam pamięcią gościnności, takiej, wiesz, że ta gościnność jeszcze jest inna, że się jakby wpuszcza do swojego święta, do swojej pamięci, do tego, co jest sakrum w naszym życiu, innych, prawda, których często nieznanych, często właśnie jak w przypadku porzuconego cmentarza zapomnianych, skazanych jakby na zapomnienie. I wtedy pamięć działa w sposób otwierający, tak jak udzielamy gościny, prawda? Temu, który jest bezdomny, zbłąkany, potrzebujący
potrzebujący miejsca, prawda, żeby ciepłego, żeby przenocować. To jest bardzo ważna cecha, wydaje mi się, tej kultury pamiętania, żeby ona potrafiła być gościnna. Ja mam, jak wiesz, też takie ważne doświadczenie z dzieciństwa, które w ogóle jest związane ze Śląskiem, gdzie ja dostałem najważniejszą w moim życiu lekcję wobec pamiętania. I to było w domu mojej babci Oli, która mieszkała w Chorzowie i była z Lubelszczyzny, ale po wojnie znaleźli z dziadkiem pracę i przenieśli się z rodziną. Moja mama z moją ciocią urodziły się w Chorzowie. Miała sąsiadkę, grządzielkę, która była, no nie mówiła po polsku. I dla mnie i mojego brata, i małych chłopaków, mieliśmy wtedy 3-4 lata, może 5. Fakt, że człowiek nie mówił po polsku, a przecież cały świat powinien tak mówić, był faktem wywrotowym i jakiś taki rodzaj lęku połączonego z chęcią uczynienia jakiejś krzywdy, wiesz, w dzieciach się pojawiło i my byliśmy bardzo niedobrzy dla tej grządzielki, chociaż ona robiła wszystko, żeby nas ugościć często u siebie i był też taki, ona mieszkała nad babcią, na którymś piętrze na górze drugim i kiedyś byliśmy u niej tam właśnie, bo ona zawsze miała jakieś czekolady, które z Niemiec rodzina jej przysyłała. I tak żeśmy rozrabiali, że doprowadziliśmy, że ona niosąc na stół wazę z gorącą zupą dla nas, się przewróciła, roztrzaskała tą wazę i głośno krzyknęła na nas. I my wtedy w całym przerażeniu ruszyliśmy w dół po schodach do naszej babci Oli z takim krzykiem: babciu, grządzielka nas bije. Zapłakani cały. I ja całe moje serce, wiesz, i cała moja pewność i przekonanie polegało na tym, że babcia mnie przytuli jako tego swojego krzysialka, swojego wnuczka i weźmie jakby moją stronę w całym tym dramatycznym wydarzeniu. Natomiast babcia zrobiła coś wtedy bardzo niespodziewanego, pokazała nam stanąć pod ścianą, wypłakać się najpierw, a potem jak żeśmy się uciszyli, powiedziała: pamiętajcie, grządzielka ma zawsze rację. I wtedy coś we mnie pękło, to znaczy ja rozchorowałem się, wiesz, na parę dni, próbując ukryć swój wstyd i w ogóle kompletne zagubienie, bo wiedziałem, że jak wstanę, to pierwsze, co będę musiał zrobić, to pójść na górę i przeprosić grządzielkę, więc strasznie się tego bałem, ale widzisz, byłem w obliczu takiego mechanizmu, że wydawało mi się, że my z babcią naszą zapamiętamy to wydarzenie po swojemu. To znaczy, że to grządzielka nas skrzywdziła, prawda? I po to mamy naszych, po to mamy babcię i brata, żebyśmy sobie ulepili naszą wspólną opowieść na temat tego wydarzenia. Natomiast my żeśmy pamiętali oczywiście, jak było naprawdę, ale potrzebna nam była zmowa rodzinna do tego, żeby sobie po swojemu tą sytuację ułożyć. I wydaje mi się, że to jest mechanizm, który bardzo często się dzieje w naszym życiu, w naszych społecznościach, że niestety tak działamy z pamięcią, że wokół niej jest zbudowany rodzaj zmowy swoim, kiedy pamięć jakby bierze się na swoją stronę. Rozumiesz, że pamięć ma być nasza. Tak? I w związku z tym, mimo że najczęściej, zwłaszcza ci najstarsi, wiesz, świadkowie, wiedzą dokładnie, jak było, prawda? Wiedzą, jak było w Jedwabnym, prawda? Tak, to Jan Gross nic nie powiedział nowego, prawda? Tyle, że my żeśmy musieli budować swoją opowieść wokół tego wydarzenia i budować wokół tego jeszcze coś,
co się nazywa tożsamość, nie wiem, inne rzeczy związane z naszym narodem, z naszą historią i tak dalej. I wtedy zrozumiałem, wiesz, czy odczułem, nic nie zrozumiałem, ale odczułem niemal fizycznie, wiesz, że pamięć jest taką inną, to znaczy ona zawsze będzie wiedziała troszkę inaczej, wiesz, i pełniej od tego, co my sobie chcemy zapamiętać. To, wiesz, często myślę, co by było, gdyby babcia się zachowała tak, jak ja oczekiwałem. Powiedziała, a ta niemra was znowu krzywdzi i tak dalej. Wiesz, pewnie do końca życia już bałbym się tej grządzielki, prawda? Już i do tego jeszcze bym próbował znaleźć kolejne dowody na to, że ona jest zła, prawda? Bo by to mnie utwierdzało jakby w mojej racji. Natomiast ponieważ babcia to rozsadziła od samego początku, wiesz, ja pamiętam, jak, znaczy nie pamiętam momentu, jak ją przepraszałem, ale pamiętam, jak ona była przy naszym stole, zawsze miała swoje miejsce tam, czy Wigilia, byliśmy na święta u babci i tak dalej, zawsze była grządzielka i my żeśmy ją strasznie tak naprawdę pokochali. Ona była już częścią naszej rodziny, ja jak już studentem będąc dowiedziałem się o śmierci grządzielki, to rozryczałem się jak małe dziecko po prostu. Ale to była właśnie ta odwaga, czy mądrość pamiętania, czy jakby pracy z pamięcią babci. A mogło się to zupełnie inaczej potoczyć i ja bym miał wtedy zupełnie inną sytuację, wiesz, w której by mnie uwięziła pamięć tego, co sobie żeśmy tam zmówili się, wobec czego żeśmy się zmówili. Żeby nam było łatwiej, prawda? Czyli to mówisz o takim... O takim zjawisku, który jest takim małym triggerem, takim małym cynglem, który mamy w sobie. I to jest taki mały lęk, że będziemy musieli zajrzeć sobie prosto w oczy, chociaż na chwilę. I rzeczywiście, ja znam ze swojego doświadczenia tę chwilę, kiedy tak odwlekam jak najdłużej, żeby nie zrobić czegoś, co jest dla mnie trudne, prawda? I rozumiem to rozchorowanie się. I to jest... No to jest właśnie, to jest niesamowite, wiesz, bo przypomniałaś mi, teraz zresztą miałem okazję spotkać Martina Polaka we Wrocławiu, ponieważ było to rozdanie Angelusa i on był w jury. Przypomniała mi się jego książka Śmierć w bunkrze. To, tak, żeby trochę przypomnieć tę historię, to jest tak, że Martin Polak pisze książkę o swoim prawdziwym ojcu, nie o swoim ojczymie, gdzie próbuje jakby zbadać historię jego życia i wychodzi fakt, że ojciec był nazistą i mającym zresztą na swoim koncie bardzo dużo krzywd. I tam też, ja myślę, że to było, ta książka jest właściwie takim procesem, gdzie on dochodzi do bardzo swojej ciężkiej, trudnej tożsamości. Wyobrażam sobie, wiem, co to znaczy mieć fajnego ojca, ale wyobrażam sobie, jak trudno musi być, musi nawet nie mieć pamięć, ale jaka to jest decyzja w człowieku, że mało to, że decyduje się odkryć prawdę swojego pochodzenia, to jeszcze pokazuje ją światu poprzez książkę, którą publikuje. I tam jest ta historia, że dzieje się wciąż gorzej i gorzej, się dowiaduje coraz więcej i więcej. I myślę, że jak teraz patrzę na Martina, to zaczynam rozumieć, dlaczego on jest takim pięknym, jest takim, taką piękną osobą, jest takim człowiekiem, który po prostu ma tyle w sobie ciepła, jakiejś takiej pogody wewnętrznej. Ja bym tak nie potrafił, ale myślę, że on przeszedł jakiś taki bardzo głęboki proces, który my wszyscy jakoś musimy przejść, bez względu na to, czy mamy dobrą historię naszej rodziny, czy złą. Że czasami ci, którzy mają dobrą, nie potrafią tego zobaczyć, prawda? Że nie potrafią tego docenić. Ale jeszcze wracając do samej śmierci w bunkrze, to
i tej niewinności, tego niewinnego cęgla, gdzie nagle przemieniamy, prawda, historię prawdy na niewinne kłamstewko, które zaważa na całym naszym życiu, prawda? Bo trochę tak to usłyszałem od ciebie, że ta historia tej babci grządzielowej, tak? Jak grządzielka, tak? Grządzielki, sąsiadki babci, Że tak. to jest jakby historia, którą się posługujesz jako pewnym hasłem na dzisiejszy czas, nie? Że to jest coś bardzo ważnego. I myślę, że to jest jakiś rodzaj błogosławieństwa, że mogłeś w takim wieku miałeś takie doświadczenie, żeby to od razu zobaczyć, przyjąć emocjonalnie, i tam jest jakaś taka tajemnica. Ale jeszcze wracając do książki, przepraszam, że ja mam tyle dygresji, ale jakoś taki dzisiaj dzień pochmurny. I że tam właśnie opisuje historię ojca Martin Polak, jakie to były niewinne zabawy, ten początek faszyzmu właśnie, kiedy oni się spotykali na takich swoich właśnie jakichś wyjazdowych, weekendowych, właśnie takich, wiesz, że te marsze z pochodniami i te jeżdżenie na nartach z pochodniami, to było takie na początku strasznie fajne, wesołe, że to było niby takie bardzo właśnie zrzeszające ich, że oni się tak czuli razem i że w pewnym momencie właśnie zaczynali chyba o czymś zapominać, prawda? A Wiesz, jest coś ciekawego, jak mówisz o Martinie, naszym wspólnym przyjacielu. Ja pamiętam Martina, poznałem, wiesz, jeszcze przed tą książką, czy w ogóle przed jego odkryciem tej rodzinnej tajemnicy. I poznałem go jako człowieka bardzo zaangażowanego w wojnę w byłej Jugosławii, jego mieszkanie w Wiedniu. On już wtedy otworzył je dla uchodźców, miał rodzinę z Bośni. Jak ja się z nim spotykałem w Wiedniu, to zawsze nasze rozmowy kręciły się wokół tego, co można pomóc, co można zrobić dla muzułmanów bośniackich, którzy byli głównymi ofiarami wtedy tej wojny. I jak przeczytałem potem jego książkę, to wiesz, zrozumiałem, że to nawet działało u niego już wcześniej. On mógł jeszcze tego dokładnie w faktach nie wiedzieć, ale ten rodzaj takiej pracy na rzecz innego, jakby odrabiania jakiegoś długu. Wiesz, który czy oddawania daru już był w nim obecny. Być może to są takie niewidzialne sprawy, że my czasami nawet nie odkrywając takich faktów z naszych rodzin, spełniamy jakieś długi, wiesz, pamięci, które potem dane czasem nam jest odkryć, a czasem nie, prawda? Albo jeszcze w którymś pokoleniu, że to nie ma tak, że jesteśmy etnihilo, wiesz, że to po prostu przechodzi niebywale i też o tym warto wiedzieć. Tym bardziej, że wiesz, dla mnie to jest ważne, o czym. Jak ty łączysz właśnie pamięć z oswojeniem lęku wobec śmierci, z ciepłem, dla mnie jest jeszcze, wiesz, tajemnica pamięci w tym, że ona, wiesz, my zawsze pamięć, znaczy erosa, wiesz, miłość łączymy ze śmiercią. Eros i Thanatos jest takim mocnym archetypem w naszej kulturze. Tak, miłość. Natomiast dla mnie istnieje bardziej para Eros i Mnemozyne, że w pamięci jest bardzo coś erotycznego. To znaczy, jeżeli ona działa tak w takim otwarciu, w takim spojrzeniu prosto w oczy, o którym mówisz, to wtedy uwalnia miłość, co jest często właśnie paradoksalne, ale bo wydaje nam się, że wydobywamy ją z jakiegoś jądra ciemności, prawda? Ja często jestem w takiej sytuacji, o której mówiłeś na początku naszej rozmowy, że ja mówię o tych mostach, że mamy jakąś pozytywną energię, że potrafię znaleźć dobro czy dobrą stronę w trudnych sytuacjach, ale ja przecież to wynoszę wszystko z jądra ciemności, z tej najbardziej bolesnej pamięci. Ja jestem z pogranicza, ja jestem z wojny w byłej Jugosławii, teraz z wojny w Ukrainie. I cały czas pracuję z ludźmi, którzy są
ocalali z Holokaustu, którzy przeżyli najgorsze. I widzisz, i to w nich jest ta świetlista siła. To znaczy, jeżeli jest prawda w całej swojej nagości czy oczywistości pamiętania, pamięci, to ona spełnia się, czy jakby zaślubia się z miłością, że to są rzeczy nie do rozdzielenia. My mamy po polsku takie sformułowanie, które nie daje mi zawsze spokoju, kiedy mówimy zapomnij mi to. Wiesz, dla mnie jest to zdanie miłosne. Tak, i to jest zdanie, które jakby mówimy wobec próby przebaczenia. Tak, tylko to zapomnij mi to. Przecież nie jest o tym, żeby wyprzeć pamięć, prawda? Nie jest o cięciu pamięci. Tylko to jest o takiej pamięci, która kocha, bo tylko taka potrafi ci to zapomnieć. No bo to jest za pamięcią, prawda? Czyli, prawda? Bo tam jest pamięć w tym słowie. To jest za pamięcią, to nie jest tak. Jest miłość, tak? To znaczy to, co wydawałoby się w każdej innej sytuacji niemożliwe, to znaczy nie mogę ci tego zapomnieć, prawda? To jest to, co byśmy powiedzieli, że to jest, wiesz, to, co niesiemy, co na nas, o nas stać, prawda? No nie mogę ci tego, prawda? Wydarzyło się coś takiego, tak bolesnego dla mnie, tak traumatycznego, że nie mogę ci tego zapomnieć. I to jest też normalne i właściwie powinniśmy z szacunkiem pochylić się nad człowiekiem, który mówi, nie mogę ci tego zapomnieć, prawda? I nie możemy domagać się od kogokolwiek, żeby powiedział inaczej. Ale jeżeli się pojawia zdanie, mogę ci to zapomnieć, czy odpowiemy pozytywnie na tą prośbę, zapomnij mi to, tu już jest tylko serce, to znaczy tu już tylko Eros może przemówić w ten sposób, że może to się stać. Czyli dążymy do światła, więc cały czas, czyli tutaj niezgoda, mówisz o takiej niezgodzie, która... Już cały czas mam w głowie ten cmentarz i cały czas mam w głowie to, że jeżeli będziemy mieli okazję taką wspólną, jak już mówisz o tej miłości, bo myślę, że miłość to jest taki moment, w którym każdy ma okazję pokazać siebie w takim własnym wymiarze, osobistym wymiarze, czyli ma taką sferę, w którym jest tak dużo bezpieczeństwa, że możemy rzeczywiście istnieć jako ludzie. Czyli możemy istnieć ze swoimi cmentarzami, ze swoją pamięcią, ze swoimi korzeniami dobrymi lub złymi, albo bardzo pomieszanymi, bo przecież nie ma tak, że wszystko jest czarne i białe, jak mówiliśmy wcześniej, że mam taką myśl, potrzebujemy jakiejś terapii wszyscy. Mówiłeś o tych zaćmach też. Mamy tyle doświadczenia z zagładą właściwie. Te pogranicza, prawda? Ten nasz kraj widny, ta nasza Europa, ta Afryka, ten Bliski Wschód, że nie jesteśmy w stanie wyleczyć się z jednej traumy, kiedy przychodzi zaćma, kiedy nie jesteśmy w stanie usunąć jednej zaćmy, kiedy nagle przychodzi następna. I jesteśmy w takim procesie, który trochę nie pozwala nam się wybudzić, prawda? Albo nie może doznać czy zaznać tego spokoju, o którym mówisz, czyli nie może właśnie powiedzieć zapomnij mi to, bo to zostało wyczyszczone, bo myśmy już zbadali korzenie, bo my już wiemy, bo myśmy poszli na te drugie piętro i przeprosić babcie. I myśmy już przeszli ten kłopot ze sobą, więc ja przeszedłem terapii dużo i ja wiem, znam ten proces, kiedy można coś zobaczyć, można sobie to opowiedzieć, nazwać i właśnie znam ten moment, kiedy Eros pojawia się w sytuacji oczyszczenia, kiedy jesteśmy lekcy, kiedy nie boimy się, że nas coś zwieje, ponieważ
nie ma żadnej bariery w nas, która mogłaby nas być oporem dla wiatru, prawda? Że to jest coś takiego, że nie jesteśmy oporni. Jest coś w tym, co mówisz, i takim, wiesz, chaosie czy zgiełku, o którym mówiłeś na początku, emocjonalno-fizycznym, prawda, że mamy takie poczucie roztrzęsienia i takich kontrastowych rzutów albo w jedną, albo w drugą stronę ludzie się antagonizują, czyli polityka nas antagonizuje, świat nas dzisiaj bardzo antagonizuje i żywi się tym rynek, żywią się tym media, żywi się tym kultura, niestety. I to nasze mówienie, wiesz, snucie tej opowieści o pamięci, o kulturze pamiętania, dużo ma moim zdaniem wspólnego z możliwą odpowiedzią, jaką byśmy dawali na to, bo to jest, czyli pamięć, tak jak ja ją rozumiem, już wchodzi właśnie w taką sytuację zburzenia, zerwania, konfliktu. No, ona się pojawiła, wiesz, u Greków, w tym mitologicznym świecie, kiedy Eris, czyli bogini niezgody, prawda, zaburzyła ciszę. A córką Eris była Lethe, czyli właśnie zapomnienie. Wdarły się, wiesz, te dwie w taką cichą toń spokoju, wdarły się te dwie boginie konfliktu, niezgody i zapomnienia. I wtedy Zeus zaczął kochać się z Mnemozynę, dając córki, które stały się muzami, wiesz, Olimpu. My wszyscy jesteśmy spadkobiercami tego, gdzie pracując w sztuce, w nauce, mamy swoje muzy. I, wiesz, nad którymi królową jednak jest Mnemozynę, pamięć. To jest też niebywałe, wiesz, że matką, czy boginią, czy królową wszystkich sztuk i nauk była jednak pamięć, Mnemozynę, właśnie rozumiana jako ta, która ma na nowo doprowadzić Eris i Lethe do tej ciszy, do tego uspokojenia. I że potrzebujemy do tego warsztatu, że potrzebujemy, okej, czyli potrzebujemy muzyki, potrzebujemy teatru, potrzebujemy poezji, potrzebujemy innych rzemiosł sztuki, żeby okiełznać Eris i Lethe. Prawda, żeby tak działa Mnemozynę. I dla mnie jest coś, wiesz, takiego z głębi tej sztuki pamiętania, kiedy ludzie tacy jak Miłosz, prawda, którzy doświadczyli jądra ciemności, tego co najgorsze, zanim napiszą słowo na papierze, muszą wykonać w sobie taką pracę, żeby ono było jakby wbrew Eris i Lethe. To znaczy, że nie mogą sobie pozwolić na nihilizm, że nie mogą sobie pozwolić na użycie sztuki do destrukcji, wiesz, w takim sensie, że w tym sensie są sługami Mnemozynę, pracownikami jej warsztatu, kiedy potrafią tkać tą tkankę łączną, kojarzyć, spajać, wiesz, znajdować szanse budowania mostów, choćby one były utopijne, choćby nie do końca nigdy możliwe w tej naszej niedoskonałości ludzkiej, ale jednakże jesteśmy wobec tego horyzontu, że ugryziemy się w język, zanim wypowiemy słowo przeciwko miłości, czy przeciwko tej, znaczy, że nie będziemy współpracownikami, wiesz, w takim sensie Eris czy Lethe, więc myślę, że to gdzieś w samym jądrze sztuki jako takiej istnieje pamięć właśnie w takim sensie złączenia czegoś, co zostało rozdzielone, wiesz co, bo cisza tak naprawdę jest, no zresztą jestem ciekaw jak ty, jak od strony muzycznej, ale dla mnie cisza jest pracą różnych elementów
do tego, żeby ona się wydarzyła, że jakby trzeba pracować, wyciszać, wiesz, wewnątrz różne rzeczy, mieć tą szansę, żeby uciszyć, dać miejsce, zbudować miejsce, przestrzeń dla ciszy, żeby ona się pojawiła, że coś się w naszym życiu takiego, czy w świecie dokonało, że ona została po prostu zakłócona, że zostaliśmy rozcięci, rozpołowieni, oddzieleni od naszego bliźniaka, bliźniaczej duszy, jakby gnostycy powiedzieli, od tego Syzygosa, wiesz, który gdzieś jest w kosmosie, tam ta nasza druga dusza, ale czyje życie polega na tym, żeby nawiązać na nowo to, co zostało rozwiązane czy odcięte. I pamięć jest tutaj tą boginią, którą mamy, żeby dojść do tego. No tak, właściwie od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, prawda? I że to było takie pytanie, jak się wsłuchać w zgiełk. I wiesz, ktoś mnie ostatnio zapytał, co ja właściwie ćwiczę, wiesz, tak codziennie, kiedy biorę swój instrument, który zresztą tutaj koło mnie leży. Jakie robię ćwiczenia? I ja naprawdę nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Bo teraz już chyba wiem, że właśnie ćwiczę ten moment, kiedy mówię prawdę. To brzmi bardzo patetycznie, ale to jest taki moment, w którym ja uznaję, że to, co wychodzi ze mnie, że ten dźwięk, który generuję swoimi ustami, gdzieś on pochodzi z takiej fizis absolutnej, czyli z brzucha, gdzieś z powietrza, że tam jest jakiś taki proces, w którym nie wiem, gdzie, czy kiedy ten powietrze przechodzi przez serce, jakieś takie dołączają się jakieś takie kolejne człony informacyjne, dźwięk przechodzi przez głowę i tam się dołącza jakaś po drodze myśl na zasadzie jakiegoś takiego orczykowego wyciągu. I dopiero wtedy, kiedy ten proces, czyli takie wewnętrzne połączenie, które taki rodzaj takiego zjednoczenia ciała i tych wszystkich rzeczy zachodzi, ten dźwięk zaczyna być historią, zaczyna być czymś, co jest nasączone bez względu na to, czy on jest bardzo głośny, czy on jest bardzo cichy, czy on jest kołyszący się, niezbyt pewny, to ja wiem, że kiedy uda mi się rano wstać, tak jak zresztą zrobiłem to dzisiaj, ale trochę się poleniłem, bo dzisiaj jeszcze nie zagrałem żadnego dźwięku, to wiem, że takim moim obowiązkiem, żeby zacząć znowu czytać, pisać, to jest przejście właśnie takiego procesu. Saksofon jest o tyle wygodnym i fajnym narzędziem, bo jest połączone z oddechem, czyli jest taki też rodzaj pewnej jogi, prawda, taki, którą ćwiczysz. Ja myślę, że każdy przechodzi taki proces, że gdzieś przy tym, oczywiście to nawet o tym pisał Choran. Ja się często na tego Chorana powołuję, ale dla mnie to jest dla mnie takie zdanie, które gdzieś bardzo zaważyło na tym, jak na takim moim pojęciu sztuki, że Choran kiedyś napisał w jakiejś swojej chyba autobiografii, nie pamiętam, to jest, nie pamiętam tytułu w tej chwili, a to jest bardzo znana rzecz, że w momencie, kiedy jest bardzo wściekły, wiesz, kiedy nie ma co zrobić ze swoimi emocjami, to wtedy bierze kartkę i pióro i zaczyna pisać. Chciałem powiedzieć, że tą pamięć można tutaj, czy można tutaj do tej tożsamości porównać, że bez pamięci jesteśmy jak bez siebie. No, że takie konstatacje dosyć banalne może turystyczne, ale rzeczywiście to jest, jak powiedzieliśmy sobie gdzieś, jakiś proces, który okazuje się, że może nie mieć dna i to jest piękna historia, że możemy zbudować jakąś przeszłość na tym pamiętaniu. Tak, jest. Ja się zgadzam, wiesz, że pamięć mocno z tożsamością jest związana. Bym powiedział bardziej niż myślę, więc jestem, że pamiętam, więc jestem. Ale kiedy unikam, wiesz, takiego
utożsamiania pamięci z tożsamością, to w tym sensie, że tożsamość czasem rozumiemy jako coś bardzo swojego, wiesz, takiego, które nas określa w jakiejś grupie, w jakiejś jednostce, w naszym świecie. Natomiast pamięć dla mnie jest troszkę ponad, to znaczy jest takim spoiwem wielu tożsamości, które mogą mieć wspólną opowieść czy wspólną przestrzeń dla siebie, ale przecież też możemy rozumieć tożsamość jako przecież nieograniczoną tylko do takiej wąskiej swojości narodowej, religijnej, kulturowej, prawda, ale możemy ją rozumieć jako obejmującą całe miejsce na przykład. Wiesz, to jest praca nad pamięcią w Sejnach, to w dużej mierze jest praca nad taką tożsamością miejsca, które jest ekologiczne w takim sensie, że obejmuje wszystkie naczynia połączone, prawda, że mówi w jakimś sposób, i to jest też wyzwanie, czy można powiedzieć o tej naszej, właśnie powiedziałem, wiesz, naszej białej synagodze, że jest nasza, prawda, gdyby nas wylegitymowano z naszej tożsamości, to by powiedziano, ale państwo nie jesteście Żydami, na przykład, prawda, więc co to znaczy to nasza? Już się staje to ryzykowne słowo. Tak, dokładnie ryzykowne. Tak samo jak, wiesz, ryzykownym słowem byłem kiedyś, jak było kiedy w którymś z wywiadów powiedziałem, że Ukraina jest moim krajem, prawda? Właśnie, o, prawda? O ratunku. Tak, tak, o ratunku. Ale to jest właśnie, jeżeli uczciwie pracujesz, wiesz, to co nam daje mandat do powiedzenia nasza, tak, to jest praca z pamięcią w dużej mierze, prawda? No jasne. I to zarówno w tej bolesnej sferze tego, co było ciemne w przeszłości, jak i w tym, co jest może najtrudniejsze i o czym mówiłeś ostatnio, to znaczy ja to nazywam dobrą pamięcią, wiesz, takim wydobywaniem z nas, niezależnie jak bylibyśmy połamani, stygmatyzowani różnymi podziałami, wiesz, i problemami z przeszłości, to jest w nas, w każdym człowieku, to jest moja taka właśnie świetlista wiara, wiesz, że jest dobra pamięć, to znaczy jest potrzeba wydobycia na światło dzienne intencji wobec innych, czy wobec inności we mnie samym, która jest miłosna, wiesz, która jest dobrym gestem, która jest dobrą pamięcią. Czy zapamiętuje to świetliste z naszego życia. I wiesz, wydaje mi się, że to jest najtrudniejsza pamięć. To znaczy najtrudniej do wydobycia. Bardzo łatwo wydobyć taką pamięć negatywną. Wydobyć to, co nas boli, co ucierpieliśmy złego od innych. Prawda? Mamy do tego język, mamy do tego święta, kulturę całą. Natomiast wydobyć to w taki sposób no, nie kiczowaty i nie sztuczny, ale wiarygodny, dobrą pamięć jest niezwykle trudno. Muzyka myślę, że bardzo dużo tutaj potrafi, chociaż też pewnie wiesz, co to znaczy, jak znaleźć taki język muzyczny, który byłby wiarygodny w budowaniu takiego świetlistego dźwięku. Ja na tym pracuję w języku, w słowie i wiem, jak mocny opór język stawia. Każde słowo, które byś chciał ku dobremu skierować, już od razu jest wątpliwe, prawda? Jest za słodkie, jest nieprzystające do rzeczywistości, może kiczowate, więc to jest wielka praca, która myślę nas czeka cały czas, nieustająco, żeby wydobyć ten dobry gest. Wiesz, ja pamiętam takie rozmowy z moimi sąsiadami tutaj na Sejneńszczyźnie. A co, na idiotę wyjdę? Wiesz, jeżeli miałbym uczynić jakiś dobry gest wobec sąsiada Litwina, czy wiesz, Polaka, czy tam, wiesz, no tyle żeśmy przeszli i tak dalej. Gdzieś istniejemy w osobnych pamięciach, innych podręcznikach, osobnych szkołach historii i tak dalej, ale jest gdzieś taka potrzeba, że kurczę, no
Chciałby się dobre słowo, wiesz, powiedzieć, prawda? Tak. Tylko jak to zrobić? Wiesz, to po prostu jakoś głupio. Tak, tak, tak. Tak, tak. Przypomniał się taki pan z komitetu, który chce się zbratać z robotnikami, wiesz, i klepie ich po ramieniu, mówi jakieś brzydkie słowo, bo myśli, że będzie na miejscu, nie? I to jest ten cały taki... I wtedy, kiedy się, wiesz, ty pojawiasz z koncertem w Jesiwie, w Białej Synagodze i jest muzyka, i masz tą publiczność sejneńską, wiesz, która milczy, ale coś się... To nie jest taka, wiesz, taka obca z księżyca publiczność. W nich jest po prostu jakaś wewnętrzna medytacja, wiesz, coś się wydobywa dobrego, nie, albo pomaga, muzyka w tym przypadku pomaga wydobyć wspomnienie, wiesz, gest, bycie razem, różne inne rzeczy, które by bez kultury były no, niemożliwe właśnie, byłyby właśnie takie dzikie, prawda? No. Kto wie, co by było, jak ten świat byłby okropny, gdyby tej kultury nie było. Więc ja też myślę, że to nie jest tak do końca utopijne. Wiesz, Krzysztof, ja myślę, że jednak na tobie jest większa odpowiedzialność. Jednak to słowo to jest, to wiesz, to jest rzeczywiście trudna rzecz. Ja bym się nie podjął. To muzyka jest trochę bardziej sekuracyjna i tak naprawdę ja też nie mówię prawdy czasem, jakie słowa ja przez ten saksofon wykrzykuję, wiesz. Dobrze by było, żeby dobrze, że niektóre rzeczy zachowuję dla siebie, ale wiesz, no, publiczność sejnieńska jest już bardzo dobrze wyszkolona i nie tylko siedzi i milczy, ale byłem świadkiem, że tańczy i śpiewa razem i uczestniczy. To jest coś znacznie więcej. Zresztą wszyscy wiemy, że publiczność jest twórcza i bez publiczności, bez słuchacza nie da się właściwie tworzyć. No, wszystko to robimy dla słuchacza. Pracujemy. Mówimy, wiesz, o dźwięku, mówimy o słowie, że ci wejdę w słowo, ale tak naprawdę myślę, że istota jest w tym, o czym mówisz, uczestnictwo. To znaczy jest taki moment, kiedy i słowo się kończy, i dźwięk się kończy, i obraz się kończy, a jesteśmy po prostu, jesteśmy obecni, to znaczy przyszliśmy. Jesteśmy za tym stołem. Nie trzeba więcej mówić, że w samym akcie przyjścia, przyjęcia zaproszenia, przyjęcia gościny, już to jest, tak? Bo możesz odmówić, możesz zawsze nie przyjść, prawda? Możesz wyrzec się gościny i wtedy zachowujesz swoją wolność, niezależność, odrębność, tą swojość. Ale w momencie, kiedy przyjmujesz, i to jest... Za tym stoi bardzo dużo tutaj w takich społecznościach lokalnych jak nasza. To znaczy, jeżeli przyjmujesz gościnę, jest dużo, dużo trudniej niż dać gościnę, niż udzielić. Mm-hmm. Tak naprawdę, wiesz, ryzyko podejmuje ten, który przyjmuje gościnę, prawda? I na nią się godzi, bo wtedy już jako gość, już jest razem w jakiś, wiesz, wchodzi jakby w wspólną przestrzeń. I bardzo trudno wtedy odrzucić rzeczy, które, wiesz, jak jesteś samotny u siebie, to różne rzeczy łatwo ci odrzucić, prawda, i tak dalej, ale ty, że uobecniasz się razem z innymi w tej samej przestrzeni, w tej obecności, już bardzo dużo, jest może tym najważniejszym słowem czy dźwiękiem. Tak, tak. Ale wtedy, kiedy przyjmujesz gościnę, też dopiero masz szansę zobaczyć stratę, takie poczucie, co się z tobą dzieje, kiedy jej nie przyjmujesz, prawda? To jest też coś takiego. Dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej? Albo tak się cieszę, że jednak przyjechałem do ciebie. Co ja bym robił sam w domu? Albo ile bym stracił? Jakbym się zapadł? No. Kiedy przyjedziesz znowu do Krasnopolski? Zaraz. Nie, myślę o tym, żeby przyjechać jak najszybciej. Tęsknię za wami, bo ten nasz ostatni wieczór był cudowny, naprawdę. No i a chłopaki to w ogóle, wiesz, moje, to w ogóle nie mogą się pozbierać po tym spotkaniu, wiesz, że takie miejsce są na świecie, no, jak sejne. Ja bym też chciał się spotkać z tobą na Śląsku, teraz się, wiesz, spotykamy online, ale to jest dla mnie miejsce ważne, wiesz, w takim sensie, o którym trochę już wcześniej mówiłem z moją babcią, ale takie miejsce, które czuję pod stopami, wiesz, mocno. Wspólnotowe bardzo.